mamy kilku piłkarzy, którym się będą kończyć kontrakty, a nawet tym, którym się nie będą kontrakty kończyć, a jesteśmy z nich mocno zadowoleni, będziemy o nich mocno walczyć i rozmawiamy z nimi już teraz. Wyobrażasz sobie, że dzisiaj mówi ci Piotr Rutkowski, Karol Klimczak, Tomek, możesz dać Mikaelowi bańkę rocznie. Euro. Nikt nigdy takiego kontraktu w Polsce nie dał, ale my tak bardzo go chcemy, że 1 000 000 euro możesz dać. Czyli tak, zrobimy wszystko jako klub, żeby o Mikaela powalczyć i go zatrzymać u nas. Na samym końcu to jest jego rodzina decyzja, jego decyzja, co on będzie chciał na zakończenie kontraktu zrobić. Natomiast a ten 1 000 000 euro jest realny? Natomiast my już to jest teraz, magiczna granica. Natomiast my już teraz będziemy z nim rozmawiać i będziemy go namawiać na to, żeby w Lechu został za wszelką cenę.